Gdzie znajdziemy najtańsze ubezpieczenie AC? Słuchajcie, yy, z ubezpieczeniami AC nie jest tak jak z ubezpieczeniami OC. One nie są identyczne. Ich zakresy różnią się pomiędzy sobą. Dlatego ten element ceny przy ubezpieczeniach AC niekoniecznie zawsze musi być brany pod uwagę. Może tak musi być brane pod uwagę, ale w kontekście zakresu, czyli tego, czego mamy w tam w środku. I teraz taka króciutka analiza, mamy rocznik 2007, wartość auta 20 000, wiek auta 12 lat. I teraz chcemy rozpatrzyć ubezpieczenie OCAC w trzech wariantach. Serwis ze zniesioną amortyzacją, serwis z niezniesioną amortyzacją, bądź kosztorys z niezniesioną amortyzacją. Już same kwoty w sobie Podpowiadają, że ten wariant serwisowy ze zniesioną amortyzacją jest najbardziej taki bogaty w porównaniu do pozostałych. Oczywiście tutaj możemy rozpatrywać też gwarancję sumy wypłaty czy brak pomniejszenia po wypłacie odszkodowania, ale to zwykle opłaca się robić do nowych, nowszych samochodów. W naszym przypadku jest to już średnio opłacalne. I teraz mamy nasz przykład: szkoda 10 tysięcy, wartość części 7 tysięcy. 3000 koszt robocizny. Jak to będzie w tym pierwszym przypadku? W tym pierwszym przypadku tak na dobrą sprawę my możemy ten samochód wstawić do ASO, on dokona naprawy i bezgotówkowo rozliczy się z Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Wszystko jest oparte na częściach oryginalnych, więc tak na dobrą sprawę nas będzie to obchodzić w sytuacji, kiedy wstawiamy auto i potem je odbieramy. Cała wartość naprawy jest pokrywana przez ubezpieczyciela. W wariancie numer dwa dalej mamy ASO, dalej mamy serwis, dalej mamy części oryginalne, ale niezniesiona amortyzacja, czyli niezniesione to zużycie powoduje, że my ponosimy część kosztów związanych z tą naprawą. Czyli za ten poziom zużycia, który. Jest, poniesiemy już koszty mesami. W przypadku tego samochodu ten poziom zużycia wynosi 60%. Oczywiście to wszystko zależy od towarzystwa, mówimy o jakimś tam uśrednionym załóżmy, jest to 60%. I teraz, co to oznacza? To oznacza, że jeżeli na przykład wartość robocizny określona wcześniej była na 3000. A 7 tysięcy kosztowały części oryginały. Więc jak pomniejszymy to o te 60%, to tak na dobrą sprawę, my realnie dostaniemy 2800 zł za te części. Czyli w sumie 5800 uzyskamy z tytułu właśnie naprawy tego samochodu. Czyli koszty robocizny plus koszty części pomniejszone właśnie o to zużycie. I teraz mamy trzeci wariant, wariant kosztorysowy. W wariancie kosztorysowym Towarzystwo Ubezpieczeniowe samo dokonuje wyliczenia, ile by kosztowała naprawa, ile by kosztowały części, pomniejsza to o to zużycie i kwotę daje do wypłaty. Przy czym robocza godzina może być ustawiona na trochę innym poziomie niż to robi po prostu ASO czy mechanik. Tak samo części zamienne. Mogą być relatywnie tańsze bądź inne w porównaniu do tego, co dyktuje rynek, co dyktuje sklep z częściami samochodowymi. Więc tutaj niewątpliwie trzeba wziąć poprawkę na to, że po tych pewnych odliczeniach ta kwota, którą uzyskamy, jest mniejsza w, dość sporo w porównaniu do wysokości całej naszej szkody. I teraz czy to oznacza, że nie opłaca się robić na kosztorysie? Tutaj powiem szczerze i uczciwie: to wszystko zależy od tego, czy ta wartość, którą tutaj widzimy, te 20 tysięcy, stanowi dla nas spory budżet, czy mały budżet. Jeżeli jest to spory budżet, to niewątpliwie kosztorys jest fajnym rozwiązaniem, bo zapłacimy. Niską składkę, a ta ochrona jednak będzie, i w momencie, kiedy się coś stanie, nie zostaniemy całkiem z niczym. To jest pierwsza rzecz. Druga, cały czas omawiamy szkody częściowe. W przypadku szkody całkowitej, niewątpliwie czy to w wariancie kosztorysowym, czy w serwisowym, mamy wycenę według wartości rynkowej samochodu na dzień szkody. Więc to jest druga kwota, którą uzyskujemy w sytuacji, kiedy faktycznie do jakiegoś te zdarzenia dojdzie. Więc niewątpliwie przy każdej opcji, czy to draższego, czy tańszego auta, warto po prostu przeanalizować całą sytuację. Tu, w tym wideo, chodzi mi przede wszystkim o to, żebyście y, zrozumieli różnicę pomiędzy zniesieniem, a niezniesieniem amortyzacji i pomiędzy serwisem, a kosztorysem, tak żeby łatwiej Wam było ogarnąć temat, którą opcję sobie po prostu rozważyć. To wszystko na dziś. Ja dziękuję ślicznie za uwagę. Jeżeli chcielibyście, żebym taką wycenę Wam przygotowała, adekwatną oczywiście do Waszej sytuacji, to zapraszam serdecznie. Można mnie znaleźć w Końskich, Targowica Miejska, Pawilon 33. Można mnie również znaleźć na Facebooku, YouTubie czy Instagramie. Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszam serdecznie. Pozdrawiam i życzę miłego dnia.